Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Korzystam z tej okazji, bo spotykamy się w takim miejscu, jak Państwo możecie sobie wyobrazić. Jako adwokat mam rzadko okazję, żeby w ten sposób się witać, szczególnie na salach sądowych czy przy jakichś negocjacjach, także korzystam z tej szansy. Pozwolę sobie dzisiaj opowiedzieć o takim bardzo szczególnym obszarze wycinku pracy Instytutu Ordo Iuris, czyli o ochronie rodzin, a konkretnie ochronie praw rodziców do pierwszeństwa wychowawczego wobec dzieci, czyli prawa rodziców do kształtowania wychowawstwa, kształtowania, wychowywania ich własnych dzieci oraz o ochronie dzieci przed demoralizacją. Powiemy sobie między innymi o tym, że pojęcie demoralizacji jest pojęciem konstytucyjnym i konstytucja nakazuje władzy publicznej na każde nasze żądanie chronić dzieci przed demoralizacją. Czasami się pojawia jakaś drwina z tych, którzy posługują się pojęciem demoralizacja, deprawacja, a tymczasem mamy do czynienia z pojęciem stricte konstytucyjnym. Zacznę od tego, w jaki sposób my jako Instytut Ordo Iuris angażujemy się już od pewnego czasu w ochronę rodziny, a konkretnie ochronę życia rodzinnego i autonomii rodziny. Ochrona życia rodzinnego, ochrona autonomii rodziny to są również pojęcia objęte gwarancjami międzynarodowymi. Europejska Konwencja Praw Człowieka przewiduje ochronę życia rodzinnego. Nasza Konstytucja też przewiduje ochronę życia rodzinnego i w tym zawiera się między innymi ochrona autonomii rodziny wobec państwa. Ochrona autonomii rodziny w takim kontekście subsydiarności. Rodzina jest wobec państwa pierwsza, i państwo jest zobowiązane rodzinę jako tę swoją najmniejszą komórkę wspierać wtedy, kiedy rodzina sobie nie radzi. Natomiast jeżeli rodzina sobie radzi, jeżeli rodzina sobie radzi z wychowywaniem dzieci, to wówczas jakakolwiek ingerencja w strukturę tej rodziny jest nieuprawniona. To nam, tutaj siedzącym i większości Polaków, wydaje się oczywiste. Ale jak państwo zobaczycie po kilku przykładach, które omówię, na poziomie Europy toczy się wielka debata. Toczy się wielka debata, czy przypadkiem władza rodzicielska nie jest przeżytkiem, czy przypadkiem rodzina i pojęcie autonomii rodziny nie jest rozsadnikiem struktur przemocy. I ta debata na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze jasne, kto zwycięży w niej na skalę Europy i na skalę tej debaty prawnej, między innymi przed Trybunałem w Strasburgu. My w przeciągu jednego roku prowadzimy około 600 interwencji w sprawach rodzinnych. Z tego około 200 interwencji to jest pełne zastępstwo procesowe, czyli nasi adwokaci od początku do końca towarzyszą rodzinie, której albo grozi odebranie dzieci, albo dzieci z tej rodziny zostały już zabrane. 95% tych spraw to są sprawy w Polsce. Te kilka procent to są polskie rodziny, na emigracji. I w 100% przypadków spraw, które przyjmujemy, kończy się to sukcesem. Albo dzieci z rodziny nie zostają zabrane, albo te dzieci do rodziny wracają. I nie jest to tylko świadectwo profesjonalizmu adwokatów, ponieważ przede wszystkim jest to świadectwo tego, że skoro na końcu tego procesu sąd zdecydował, że dzieci powinny do domu wrócić, to znaczy, że nigdy nie powinny być z tego domu zabrane. A zatem jest to świadectwo tego, że w tych 200 sprawach, a to jest tylko drobny wycinek z kilkunastu tysięcy spraw w Polsce, w których dzieci się zabiera każdego roku, w tych 200 sprawach, które są jakąś próbką, widzimy skalę błędów popełnianych przez powołane do tego w Polsce organy. Oczywiście jest dzisiaj o wiele lepiej niż było 6-7 lat temu. Kiedy powoływaliśmy Ordo Iuris w 2012-2013 już formalnie roku, wówczas ta debata na temat przekraczania granicy autonomii rodziny, nadmiernej ingerencji władzy publicznej, zbyt pochopnej ingerencji, zbyt daleko idącej, była na samym początku. Wtedy pojawiały się pierwsze artykuły. Pan redaktor Marczuk, który potem był wiceministrem, pisał o tym bardzo wiele. My podejmowaliśmy pierwsze interwencje procesowe i pojawiła się taka wrażliwość społeczna, bardzo wyraźna, narastająca, mocna emocja społeczna sprzeciwów wobec tego typu nieuzasadnionej ingerencji. Jeżeli państwo pamiętacie, po wyborach 4 lata temu, w tych wyborach ten temat istniał. To był jeden z takich głównych tematów wyborczych, kampanii wyborczej 4 lata temu. Po wyborach w expose pani Beaty Szydło pojawił się temat zakazu zabierania dzieci za biedę. Po tych wyborach zostaliśmy poproszeni przez Ministerstwo Sprawiedliwości i napisaliśmy taką nowelizację
dotyczącą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego, która rzeczywiście zakazała zabierania dzieci za biedę, no ale to jest znowu kropla w morzu potrzeb. To jest bardzo niewielki krok w kierunku zapewnienia nam i naszym rodzinom bezpieczeństwa. Ja pamiętam wówczas sędziów z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy niemalże darli na naszych oczach te nasze projekty, twierdząc, że naruszamy niezawisłość sędziowską, że zakazując sędziom zabierania dzieci, jeżeli wcześniej nie zastosują innych środków wsparcia, odbieramy im niezawisłość w decydowaniu. A my na to odpowiadaliśmy, ale na tym polega subsydiarność. Najpierw stosuje się środki wsparcia, najpierw stosuje się środki drobniejsze, jeżeli dopiero okaże się, że rzeczywiście dobro dziecka jest wciąż zagrożone, życie, bezpieczeństwo dziecka jest zagrożone, no to wtedy tak możemy w pewnych sytuacjach na to się godzimy sięgnąć do tych środków najdalej idących, czyli umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Wbrew temu, co mówili sędziowie z Wydziału Rodzinnego, nic się nie zawaliło, nic się strasznego nie stało. Widzimy pewne zahamowanie wzrostu, ale nic więcej. Zahamowanie wzrostu liczby dzieci zabieranych z domów w Polsce. I jest jeszcze jeden wskaźnik, który jest wyjątkowo przykry. To jest wskaźnik dzieci zabieranych bez wyroku sądu. Artykuł 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że ograniczenie lub wykluczenie lub wyłączenie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce wyłącznie na skutek wyroku sądu. Ale w 2010 roku do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do której jest bardzo wiele różnych zastrzeżeń, wprowadzono artykuł 12a, który pozwala zabrać dziecko bez wyroku sądu. Ten wyrok dopiero się pojawia później jako forma kontroli działania urzędników. Były raporty, nie tylko nasz Ordo Iuris, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, jeszcze poprzedniego rządu, Najwyższej Izby Kontroli, pokazywały, że w blisko 70% przypadków decyzje są podejmowane błędnie. Dzieci są zabierane bezpodstawnie z tego artykułu. Co więcej, wydaje się, że ten artykuł nie przyniósł żadnej nowej jakości, bo równie dobrze można to było robić w postaci doraźnych postanowień opiekuńczych sądu rodzinnego. Krzywda jest ogromna, złamanie konstytucji jest oczywiste i każdego roku jest zabieranych 1300 dzieci w tym trybie w Polsce. I jaki jest wniosek? Będę mówił Państwu o Barnevernet, o Jugendamcie, czyli o tych urzędach, które są zawsze nam pokazywane jako takie wzorcowe, złe instytucje zabierające dzieci. No i muszę powiedzieć rzecz przykrą, którą zapowiedziałem kilka minut wcześniej. Nasze prawo nie różni się od prawa norweskiego. Od 2010 roku nasze przepisy są niemalże takie same jak przepisy norweskie. To, co nas różni, to stosowanie tych przepisów. Rzeczywiście, w stosowaniu tych przepisów jesteśmy bardziej konserwatywni. Ale, o czym za chwilę powiem, wystarczy parę szkoleń i mamy już samorządy, gdzie praktyka stosowania tych przepisów jest taka sama jak w Norwegii. My, podejmując tę sprawę, podejmujemy również sprawę bardzo głośno obcokrajowców. Tutaj ta rodzina, która jest na środku, to jest rodzina pana Denisa Lisowa i jego trzech córeczek. Pan Denis, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, w połowie tego roku to jest Rosjanin, kolejarz pracujący na kolei, ale w Szwecji. I tam ze swoją rodziną przebywał już parę lat. Jego żona musiała na parę miesięcy pozostać w szpitalu i wtedy właściwe organy do spraw pieczy nad dziećmi postanowiły, że pan Denis jako samotny ojciec sobie nie poradzi i dzieci mu, trzy dziewczynki mu zabrały. Dziewczynki zostały zabrane ze szkoły bez pożegnania, bez możliwości spotkania z ojcem. To jest praktykująca prawosławna rodzina. Dzieci zostały oddane do praktykującej, ale muzułmańskiej rodziny. Dziewczynki zostały wystawione na totalne zderzenie tożsamościowe. Ta rodzina zastępcza, do której je wysłano, nie chciała uznać jakiegokolwiek ich prawa do praktykowania wiary. One były przyzwyczajone, chciały się modlić. Były zachęcane, niemalże zmuszane do praktyk religijnych muzułmańskich. W odróżnieniu od Szwedów, którzy uznają wolę państwa i decyzję państwa za najwyższy wyznacznik tego, co jest dobre i prawe. Pan Denis z troszkę innym nastawieniem, bardziej słowiańskim, zrobił to, co my byśmy pewnie zrobili w takiej sytuacji. Porwał swoje córki i uciekł z nimi do Polski, a następnie wykupił bilety do Moskwy. Ale nie przewidział jednej rzeczy. W pościg za nim udali się szwedzcy urzędnicy, którzy byli przeświadczeni, że tak jak we wcześniejszych latach, pomimo tego, że jako szwedzcy urzędnicy nie mają żadnego prawa do wydawania decyzji administracyjnych albo ich realizacji na terenie Polski, przyjadą do Polski, a Straż Graniczna wyda im obywateli rosyjskich i pozwoli im ich porwać z powrotem do Szwecji, bo już nieraz tak bywało. Tych dwóch urzędników, to charakterystyczne, jeden nazywał się Muhammad, a drugi Ali, przybyło na warszawskie Okęcie,
skąd Denis z córeczkami miał lecieć do Moskwy. Zaalarmowali Straż Graniczną. Straż Graniczna na szczęście, prawdopodobnie to już byli strażnicy po jakichś nowych szkoleniach, zamiast potulnie wydać całą rodzinę w ich ręce, zadzwonili do naszego przyjaciela, mecenasa Babkena Hanzadiana, polskiego Ormianina, adwokata, który z nami ściśle współpracuje i który oczywiście płynnie porozumiewa się w języku rosyjskim, zna tą specyfikę przybyszów z krajów rosyjskojęzycznych. I on zaalarmował nas i razem z Bartkiem Lewandowskim, który tutaj stoi, który kieruje naszą interwencją procesową, przekonali Straż Graniczną, że należy zatrzymać w Polsce całą rodzinę. Następnego dnia już polski sąd podjął decyzję, że nie wyda dzieci Muhammadowi i Alemu ze Sztokholmu. Co zrobili Szwedzi? Wydali europejski nakaz aresztowania za Denisem. Zaczęli go ścigać jak takiego pospolitego kryminalistę. No i tutaj trzeba powiedzieć, że polski sąd stanął na wysokości zadania, nie bez wsparcia ze strony rządu i prokuratury. W lipcu tego roku polski sąd, który właściwie ma niewielkie pole manewru, powinien po prostu uznać europejski nakaz aresztowania i wydać pana Denisa szwedzkim organom ścigania, odrzucił europejski nakaz aresztowania. Odrzucił go, uzasadniając w ten sposób. W Szwecji systemowo łamie się prawa człowieka, a konkretnie europejskie standardy ochrony rodziny. To, co się stało z tą rodziną, świadczy o tym, że w razie powrotu do Szwecji zarówno ojciec, jak i dzieci dalej doznawaliby gwałtów na swoich prawach człowieka, na prawie do ochrony życia rodzinnego. To był ogromny oczywiście policzek dla szwedzkiego systemu, który podobnie jak system norweski próbuje kreować wizerunek raju praw człowieka. Miejsca, gdzie te prawa człowieka są szanowane w sposób wyjątkowy i szczególny. To zresztą nie pierwsza taka decyzja. Pamiętacie Państwo, na początku tego roku, po 2 latach naszych starań, pani Silje Garmo, Norweszka, dostała azyl w Polsce polityczny. Tam z kolei polskie organy uznały, że w Norwegii się systemowo łamie prawa człowieka. Także Polska staje się takim miejscem ucieczki. Miejscem, o którym, tak jak mówiła Silje Garmo, która córka dyplomatów, parlamentarzysty norweskiego, wychowana w bardzo wielu krajach świata, absolwentka studiów ze stosunków międzynarodowych, ona mówi, ja wiedziałam, gdzie uciekać. Ja wiedziałam, że jeżeli ucieknę do Polski, to moje szanse na obronę Airy, córeczki, wtedy kilkumiesięcznej, są najwyższe. Nie pomyliła się. Ale takich ucieczek do Polski jest o wiele więcej. Warto też zwrócić uwagę na to, że my jako Polacy na dzień dzisiejszy jesteśmy mimo wszystko po tej zwycięskiej stronie w tej wielkiej debacie europejskiej. Bo jeszcze kilka lat temu ten model północnoeuropejski, o którym mówiłem na początku, czyli państwo ustanawiające model wychowawczy i rozliczające rodziców nie z władzy rodzicielskiej, ale z odpowiedzialności rodzicielskiej, bo tam się posługujemy pojęciem odpowiedzialności. I jeżeli rodzice odstępują, jakkolwiek odchodzą od tego obowiązującego modelu wychowawczego, właściwe organy mogą ingerować, mogą dziecko odebrać, wysłać do innej rodziny. I mamy model południowoeuropejski, można powiedzieć krajów katolickich. To jest model polski, węgierski, chorwacki, włoski, hiszpański, portugalski, francuski. W tych krajach mamy pierwszeństwo wychowawcze rodziców i państwo działające w trybie subsydiarnym, pomocniczym wobec rodziny. Oczywiście w różnym stopniu ingeruje, we Francji trochę bardziej niż u nas, ale ta zasada jest w tych państwach utrzymana. I do tej pory istniała taka zimna wojna pomiędzy tymi dwoma porządkami i udawaliśmy wszyscy, że mieścimy się pod jednym dachem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która mówi o ochronie życia rodzinnego. Ale te decyzje polskiego rządu, azyl dla Silje Garmo, odrzucenie europejskiego nakazu aresztowania, przystąpienie do spraw przeciwko Norwegii, bo polski rząd przystąpił do kilku spraw przeciwko Norwegii w sprawie zabierania dzieci przez Barnevernet, pomogły Trybunałowi w Strasburgu i 2 tygodnie temu Trybunał w Strasburgu, Wielka Izba w sprawie Lobben przeciwko Norwegii potwierdziła, że Norwegia i system norweski, a system norweski jest matką wszystkich systemów zabierania dzieci. Powstał pod koniec XIX wieku, na nim wzorował się Jugendamt w latach 20., na nim wzorowały się systemy brytyjski, holenderski, niedawno, oczywiście skandynawskie systemy, niedawno system irlandzki, bo tam też wprowadzono tego typu instrumenty. Wielka Izba Trybunału w Strasburgu, najwyższy organ praw człowieka w Europie, uznał, że to, co się dzieje w Barnevernet, jest systemowym łamaniem praw człowieka. No, takiego ciosu Norwegowie nie doznali od lat. Nawet ten azyl dla Silje Garmo, który był pierwszym azylem politycznym dla Norwega po II wojnie światowej, nie był czymś takim jak teraz wyrok Wielkiej Izby. W Norwegii już trwa debata nad nowelizacją ustawy o Barnevernet i wydaje się, że ten nasz model
model pierwszeństwa rodzicielskiego jest modelem, który może zostać przeforsowany. Oczywiście tutaj potrzebna jest aktywność dyplomatyczna Polski. My jako Ordo Iuris staramy się być w tym bardzo mocno aktywni. Będziemy w Oslo za 3 tygodnie, będziemy tam prezentować taki 200-stronicowy, pierwszy na świecie raport na temat Barnevernet i łamania praw człowieka przez Barnevernet. Dlaczego tak się angażujemy w Norwegii? Bo tam na 5 milionów obywateli jest 200 tysięcy Polaków. I to 200 tysięcy Polaków cierpi piekielnie, dlatego że dzieci z tych rodzin są zabierane bez żadnej zapowiedzi. Dzieci z tych rodzin są zabierane w trybie nadzwyczajnym, trybie pilnym. Następnie są przenoszone w zanonimizowane miejsca. Rodzice nie potrafią do nich dotrzeć. Trzeba po prostu zadziałać, a uderzając w ten system, próbując obronić rodziny tam, jesteśmy w stanie następnie powstrzymać go przed eksportem do Polski, a w 2010 roku byliśmy już o krok od tego eksportu. To, co się zaczęło dziać pomiędzy 10 a 13 rokiem, tak jak mówiłem, 10 to jest wprowadzenie przepisów właściwie norweskich, skandynawskich w Polsce, a 13 to jest początek tego odruchu społecznego, tego buntu publicystów, organizacji społecznych wobec zabierania dzieci, to właśnie było rozwijanie w Polsce systemu Barnevernet. Na szczęście nie zostało to zwieńczone, pomimo zamiarów i projektów, które wtedy były w Sejmie, nie zostało to zwieńczone stworzeniem instytucji. Bo jeżeli możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby stworzono urząd odpowiedzialny za ochronę nad dziećmi. Ten urząd znalazłby sobie już pracę. Z całą pewnością znalazłby sobie już pracę, znalazłby sobie procedury i udowadniałby to, że jest niezbędny. To jest jeden z obszarów naszego działania. Zatem jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w ochronę dzieci, ale również działamy w obszarze, może przede wszystkim działamy w obszarze akademickim, w obszarze debaty publicznej. Tutaj panowie wspomnieli o tym, że debata publiczna jest tym naszym żywiołem. Po co? Bo chcemy, żeby kształtować świadomość prawną, chociażby w obszarze ochrony autonomii rodziny, zarówno wszystkich odbiorców, uczestników debaty publicznej, tych konsumentów informacji, czyli nas wszystkich, którzy po prostu słuchamy, oglądamy, czytamy, ale również tych, którzy prawo stosują albo prawo stanowią. Na chwilę obecną mamy ponad 130 cytowań w mediach pisanych miesięcznie. To oczywiście nie uwzględnia radia, telewizji i tak dalej. To już jest wskaźnik, przy którym możemy powiedzieć, że jesteśmy obecni w większości istotnych dla nas tematów. Ochrony rodziny, ochrony życia, ochrony wolności sumienia. I oczywiście do tego dochodzą konferencje akademickie, publikacje książkowe, czasopismo Kultura Prawna, czyli to wszystko, co jest skierowane już bezpośrednio do urzędników, sędziów, którzy to prawo mają stosować. W zeszłym tygodniu duża konferencja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, międzynarodowa, na której mówiliśmy o konwencji o prawach dziecka. W 30 lat od jej przyjęcia, no tylko na marginesie powiem, że konwencja o prawach dziecka to akt prawny stworzony w Polsce przez profesora Smyczyńskiego. I na dzień dzisiejszy jest to konwencja ratyfikowana przez najwięcej państw świata. Nie ma innego aktu prawnego, który byłby tak powszechnie przyjęty. Został podpisany przez wszystkie państwa świata, nie został ratyfikowany tylko przez Stany Zjednoczone. I dobrze, że nie został przez nie ratyfikowany, bo to powoduje, że istnieje pewna debata na temat konwencji. Istnieje pewna krytyka konwencji i te konserwatywne normy, które są zawarte w konwencji, wciąż dają się bronić. To jest część z naszych publikacji dotycząca chociażby polityki rodzinnej, opieki nad dziećmi do 3 roku życia. To całkiem niedawna analiza. Polecam tym z Państwa, którzy chcieliby poznać taką przekrojową publikację pokazującą, co się dzieje w tym obszarze, w publikacjach na całym świecie, co na ten temat pisano w Polsce. I być może, jeżeli chodzi na przykład o opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, dlaczego krytycznie podchodzimy do wielkiego projektu budowy żłobków w każdym powiecie, w każdej gminie, że w Polsce, czy raczej kraje postsowieckie są taką rzeczywiście oazą użłobkowienia, gdzie to użłobkowienie ma najwyższe wskaźniki, natomiast te kraje jak Francja czy Hiszpania zdecydowanie w tym kierunku nie poszły. I że to wynika wprost z dobra dziecka i że są inne środki, inne instrumenty polityki rodzinnej państwa, które mogą skutecznie pomóc rodzinie, której dzisiaj wydaje się, że jedyną alternatywą wobec biedy czy niedostatku jest posłanie dziecka do żłobka. Są inne instrumenty polityki i można po nie sięgnąć. Piszemy też o prześladowaniu chrześcijan, piszemy też w języku angielskim najczęściej raporty na temat rządów prawa w Polsce, szczególnie w ostatnich latach.
pokazując w sposób taki spokojny i rzetelny, co się w Polsce dzieje. Bo na Zachodzie mamy do czynienia z histerią w różnych mediach i to często też w środowiskach konserwatywnych, które czytają tylko i wyłącznie swoje lokalne media, czy to francuskie, czy niemieckie, i nie mają dostępu do rzetelnej wiedzy na temat tego, co się w Polsce dzieje. My staramy się to bardzo dokładnie opisać. Taki pierwszy raport napisaliśmy po zapytaniu wszystkich organizacji społecznych w Polsce o ich opinię. Część nie odpowiedziała, ale zebraliśmy wszystkie odpowiedzi. I następnie to wszystko razem połączyliśmy w pierwszy raport po to, żeby na Zachodzie można było przeczytać, że w Polsce to jednak chyba jednak nie jest jeszcze dyktatura. Mamy chyba jednak do czynienia z jakąś debatą publiczną, jakimiś zmaganiami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Można się z tym zgadzać lub nie, ale nie doszło do zamachu stanu, co próbowano insynuować w licznych mediach. Wspominałem już o tej ogólnej zasadzie konstytucyjnej dotyczącej praw rodziców. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Mamy to szczęście, że Konstytucja z 1997 roku tą normę zawiera. Bo tak jak wspomniałem, Europa Południowa, ten południowy system europejski taką zasadę wyznaje, ale nie we wszystkich z tych państw, które wymieniałem, taka norma na poziomie konstytucyjnym została potwierdzona. Z tego, co wynika? Z tego wynika, że tylko rodzic decyduje o treściach wychowawczych. Szkoła, co zresztą zostało jasno wskazane w prawie oświatowym, w ustawie prawo oświatowe, ma rolę pomocniczą, subsydiarną wobec rodziców w polityce wychowawczej, w wychowaniu ich dzieci. Innymi słowy, szkoła wychowuje tak dalece, jak dalece sobie rodzic tego życzy. I szkoła nie ma prawa dyktować treści wychowawczych, władza publiczna nie ma prawa dyktować treści wychowawczych. Jaki jest najlepszy dowód na to, że w Polsce tak jest? Dopuszczalność edukacji domowej. Fakt, że w Polsce możemy edukować domowo, czyli możemy nie oddać dziecka do skolektywizowanego systemu edukacyjnego, jest dowodem na to, że w Polsce istnieje poszanowanie dla pierwszeństwa wychowawczego rodziców. Oczywiście są pewne ograniczenia, ale zasadniczo to jest dopuszczalne. A za naszą zachodnią granicą, przez wczoraj byłem w Zgorzelcu i tam to doświadczenie było dosyć żywe u osób, z którymi rozmawiałem, za naszą zachodnią granicą edukacja domowa jest niedopuszczalna. Tych, którzy chcieliby edukować domowo, karze się grzywnami i aresztem. I to nawet tych, którzy chcieliby dzieci zabrać tylko z edukacji seksualnej i tylko na nią nie posłać. I to nawet jeżeli chcieliby to zrobić ze względów religijnych, pozostających pod ochroną konstytucji. Grzywny, areszty, niestety ten sam Trybunał Praw Człowieka, który przed chwilą chwaliłem, w sprawie niemieckiej w ubiegłym miesiącu potwierdził, że tego typu przymus edukacji seksualnej, przymus edukacji skolektywizowanej, zakaz edukacji domowej jest zgodny z europejskim systemem praw człowieka. Czyli, jak Państwo widzicie, niekonsekwencja. Z jednej strony broni życia rodzinnego w sprawie z Norwegią, w drugiej, tam gdzie występują silne Niemcy, okazuje się, że system ewidentnie opresywny, łamiący zasady autonomii życia rodzinnego, nie zostaje skrytykowany na tym poziomie sądu w Strasburgu. Jakie są tego skutki? No chociażby azyle polityczne dla Niemców w Pensylwanii. Tak, Niemcy, parę rodzin niemieckich uciekło do Pensylwanii i stwierdziło, że ich podstawowe prawo do wychowania dzieci zostało naruszone, ponieważ odmówiono im edukacji domowej, na co w stanie Pensylwania udzielono im azylu. Inne rodziny są w toku postępowań azylowych, jak możemy sobie wyobrazić, Amerykanie nie są zanadto chętni i skorzy do tego, żeby w sposób jakiś masowy zacząć Niemcom udzielać azylu, bo to jednak jakiś incydent na poziomie międzynarodowym by był, ale takie przypadki były właśnie dlatego, że w Niemczech mamy do czynienia z przymusem, również na poziomie edukacji seksualnej, co wiele wyjaśni w odniesieniu do treści edukacji seksualnej, o której za chwilę będziemy mówili. Jeszcze na tym poziomie konstytucyjnym dodam, że to, o czym wspomniałem na początku, pojęcie demoralizacji. Pojęcie demoralizacji występuje w Konstytucji w artykule 72. Artykuł 72 Konstytucji mówi, że każdy ma prawo wnioskować, żądać od władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją. A zatem demoralizacja jest konstytucyjnie zdefiniowana jako pojęcie, jako zjawisko, przed którym dzieci trzeba chronić. Jako zjawisko, które jest do tego stopnia negatywne, a zatem sprzeczne z dobrem dziecka, że każdy ma prawo żądać od władzy publicznej, a władza publiczna ma zawsze obowiązek podjąć się takiej ochrony dziecka przed demoralizacją. A zatem mamy demoralizację w kategorii pojęć konstytucyjnych, języka konstytucyjnego i należy z tego pojęcia korzystać. Bo rzeczywiście ono jest mocne, zdecydowane, a zarazem nie można mu zarzucić jakiegoś języka marginesu, jak to czasami się nam próbuję wmówić.
My w obszarze ochrony praw rodziców funkcjonujemy od 2017 roku programem Chronimy Dzieci. Wówczas zresztą to była inicjatywa wspólna z naszym dziennikiem, który nam wtedy umożliwił rozesłanie do wszystkich odbiorców gazety takiego insertu, takiej wkładki, która informowała o kampanii. Przebadaliśmy od tego czasu 700 szkół na wniosek ponad 800 rodziców. Przebiegało to w ten sposób, że przez stronę internetową Chronimy Dzieci Info rodzic mógł wpisać szkołę i swoje dane. My następnie, anonimizując jego dane, pytaliśmy szkołę w trybie dostępu do informacji publicznej o to, jakie organizacje społeczne wchodzą do szkoły, z jakim programem i w jakim trybie. Badaliśmy, czy wchodzą tam zgodnie z prawem i czy wchodzą tam z programem, który może lub nie budzić opór rodziców z uwagi na ich przekonania. Co się okazało? Po 2 latach tego projektu, kiedy przebadaliśmy 700 szkół, można było wyprowadzić już z tego pewne wnioski. Oczywiście w znacznej większości szkół funkcjonują jakieś organizacje pozarządowe, organizacje społeczne. W absolutnej większości nie budzi to jakichkolwiek zastrzeżeń. Mamy do czynienia z organizacjami lokalnymi, plastycznymi, patriotycznymi, harcerstwem. Można sobie mnożyć tego typu organizacje, które w szkołach funkcjonują. Niestety nawet te organizacje w większości przypadków funkcjonują sprzecznie z prawem. Prawo oświatowe, ustawa prawo oświatowe wymaga, to jest artykuł 86, aby jakakolwiek organizacja wchodząca do szkoły, chcąca prowadzić działalność w szkole, i wiemy, że nie chodzi tylko o działalność poprzez wysłanie jakiegoś edukatora, jakiegoś działacza tej organizacji, ale również wysłanie podręczników dla nauczyciela, który przeprowadzi na przykład na godzinie wychowawczej jakieś zajęcia, tak jak tęczowy piątek. Taka organizacja musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły może wyrazić zgodę dopiero po uzyskaniu zgody Rady Rodziców. I to jest artykuł 86 Prawa Oświatowego. A zatem Rada Rodziców musi zostać poinformowana o tym, jaki jest program takiej organizacji, jak będą wyglądały zajęcia, następnie musi wyrazić zgodę i następnie dopiero dyrektor tę zgodę wyraża. Co za tym stoi? No dyrektor powinien dbać o aktywizację Rady Rodziców, bo tutaj też oczywiście zawsze jest problem. Problem jest w bierności rodziców, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale rolą szkoły jest również kształtowanie aktywności rodziców w wielu sytuacjach. I chodzi o to, żeby ci rodzice zechcieli się z tym programem zapoznać i żeby mogli udzielić takiej zgody. A następnie jest drugi szczebel, zgoda każdego rodzica. Ponieważ każdy rodzic może swojego dziecka na takie zajęcia nie posłać. Tego typu zgody już właściwie nigdzie nie są odbierane. I stworzyliśmy taki katalog organizacji i zajęć, które budziły sprzeciwy rodziców, z którymi rozmawialiśmy i nie wartościując tych zajęć, po prostu je opisując w raporcie. Przedstawiliśmy to w raporcie w 2018 roku. Ten raport był publikowany na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej. I to nie my, ale Gazeta Wyborcza nazwała go czarną listą Ordo Iuris. Byliśmy wdzięczni za tą nazwę, bo ta nazwa nie wyszła od nas, ale gdzieś zaczęła funkcjonować i wiemy, że w wielu szkołach dyrektorzy szkół traktowali tę listę bardzo poważnie i wiedzieli, że tego typu zajęć do szkół bez szczególnej konsultacji z rodzicami, po prostu tego typu zajęć w szkole prowadzić nie wolno, bo to może doprowadzić do serii pytań, mnóstwa obowiązków, szczególnie ta papierkowa robota ich zniechęcała, bo rzeczywiście te nasze pytania były wnikliwe, oni byli do tego nieprzyzwyczajeni. Dość powiedzieć, że skończyło się na kilku procesach administracyjnych w trybie dostępu do informacji publicznej, bo no po prostu nie chcieli nam tych informacji wydać i sprawa musiała się oprzeć o sąd. I wtedy dopiero te informacje uzyskaliśmy. Także dotarliśmy do informacji o zajęciach, które rzeczywiście były bulwersujące. No, takie przykłady. Nie mamy dzieci chyba, prawda? Takie przykłady. Zajęcia plastyczne, na których dzieciom podawana jest Wielka Księga Siusiaków i Wielka Księga Cipek. Takie dwie książki plastyczne z rysunkami. I dzieci mają przerysowywać wybrane rysunki. Zajęcia plastyczne. W nazwie tych zajęć nie ma nic, co mogłoby budzić opór. Ale znowu, nikt się nie zapoznał z treścią programu. Drugie zajęcia. Zajęcia już tym razem z edukacji seksualnej, ale jak wyglądają zajęcia? Jest edukator, nie ma nauczyciela. To jest kolejny błąd, ewidentne naruszenie dyscypliny szkolnej. Nadzór pedagogiczny nauczyciela jest obligatoryjny. Nigdy nauczyciel nie może zostawić dzieci z kimś z zewnątrz. Podczas tych zajęć dzieci mają podskakiwać, dzieci w podstawówce, mają podskakiwać w powietrze i wykrzykiwać znane określenia na organy płciowe.
Oczywiście szybko pojawiają się określenia wulgarne, które się spotykają ze szczególnym aplauzem ze strony prowadzącego zajęcia i są wpisywane na tablicę. Dzieci się coraz bardziej bawią tą zabawą, podskakują, wykrzykują, wyzbywają się jakichś naturalnych zahamowań i po 20 minutach są już uspokajane. No dobrze, dobrze, już wszystko powiedzieliśmy, to teraz sobie porozmawiamy o tym, co byście chcieli robić, a co rodzice mówią, że jest dobre, a co rodzice mówią, że jest złe. I zaczyna się wchodzenie już głęboko w tą najbardziej intymną sferę wychowania intymnego, wychowania seksualnego, sferę, co do której z całą pewnością rodzic powinien podjąć pierwszą decyzję, czy chce, czy nie chce, żeby dziecko w takich zajęciach uczestniczyło. Dlaczego tego typu wykrzykiwania tam miały miejsce? Bo to było, zgodnie ze scenariuszem, to była forma przezwyciężania stereotypów, które hamują dziecko i uniemożliwiają mu zaalarmowanie o przemocy seksualnej. Takie było wyjaśnienie, które stało za tym. To dziecko ośmielone do mówienia otwarcie o słów wulgarnych, używania otwarcie takiego języka, miało być w ten sposób ośmielone ewentualnie do wyjawienia faktu nadużyć seksualnych. Jednak nawet ten raport na stronach MEN-u przez wiele środowisk był traktowany jako bajka o żelaznym wilku. Wiele osób nie traktowało tego poważnie, nawet jeszcze w 2018 roku. Wiemy, że było wiele stowarzyszeń, bo przecież mamy Stop Seksualizacji, Centrum Życia i Rodziny, wiele organizacji, które o tym mówiły. Ale przeciętny rodzic uważał, że to jest coś odległego, coś, co się w jego szkole nie zdarzy, coś, co być może ma miejsce w Niemczech, no ale w Niemczech się różne rzeczy dzieją, w Polsce nie. Wszystko się zmieniło w lutym 2019 roku. W lutym 2019 roku zakończyły się prace 6 organizacji LGBT, tak zwanych powierniczek i powierników, tak samo się nazywają, deklaracji LGBT plus Rafała Trzaskowskiego. I została podpisana deklaracja LGBT w Warszawie. Oczywiście edukacja seksualna jest tylko jednym z elementów deklaracji LGBT, ale treści, które tam się zawarły, o których zaraz powiem, udowodniły takiemu przeciętnemu Polakowi, który dotychczas, przeciętnemu rodzicowi, który dotychczas się w ogóle tym tematem nie zajmował, udowodniły mu, że to zagrożenie jest obecne tu i teraz w jego szkole. I to nie tylko w Warszawie, bo na tak zwane standardy WHO, o których za chwilę, zaczęły się powoływać Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław i w całej Polsce organizacje pozarządowe, które zaczęły prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej wedle standardów WHO i powoływały się przy tym na Rafała Trzaskowskiego i na deklarację LGBT, powoływały się na standardy WHO, przecież to brzmi doskonale, i powoływały się na to, że w 2012 roku standardy WHO zostały w Polsce zaprezentowane przez ministra zdrowia Ewę Kopacz. W związku z czym no, wszystkie te rzeczy miały przemawiać za profesjonalizmem, obiektywizmem tego programu. Oczywiście wiemy, że deklaracja LGBT zawierała wiele innych obszarów, bo to jest dokument o charakterze dokumentu totalnego. To jest dokument, który ma w swojej ambicji uregulowanie wszelkich obszarów życia warszawiaków i tych, którzy chcą realizować swoje interesy w Warszawie. Nie tylko edukacja seksualna, ale chociażby odebranie wolności gospodarczej, wolności sumienia przedsiębiorców. Jeszcze w lipcu tego roku Trybunał Konstytucyjny stwierdza, państwo pewnie słyszeliście o sprawie drukarza z Łodzi, to był pan Adam, który odmówił produkcji dla organizacji LGBT Business Forum takiego roll-upu, materiału promocyjnego i za to został ścigany na żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. To skończyło się stwierdzeniem jego winy w pierwszej instancji, ukaraniem w drugiej, utrzymaniem tych wyroków obejmujący ukaranie, bo to jest tryb wykroczeniowy, w Sądzie Najwyższym nawet. Także nie udało nam się w trzech instancjach go obronić, bo od samego początku go reprezentowaliśmy. I następnie na naszą prośbę prokurator generalny, bo w postępowaniu wykroczeniowym my jako obrońcy nie mieliśmy takiej możliwości, złożył sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, czy on do Sądu Najwyższego, a potem i my, i on do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny w lipcu tego roku stwierdził, że przepisy jeszcze z lat 70., które no w sposób dla nas zupełnie niepojęty zakazują nieuzasadnionej odmowy świadczenia usług, są niekonstytucyjne. Tym samym całe te skazania, pierwsza instancja, druga instancja, Sąd Najwyższy były w głębokim błędzie, nie dostrzegając tego prostego faktu, że orzekają na podstawie bardzo głęboko niekonstytucyjnego przepisu. A trzeba pamiętać, że sądy w Polsce mogą same zastosować konstytucję, nie muszą czekać, aż zrobi to Trybunał Konstytucyjny. Jednak Warszawa postanowiła ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego w pewnym sensie obejść. No skoro prawo nie może zakazywać komuś odmowy promowania środowiska LGBT,
to Warszawa wprowadza klauzulę antydyskryminacyjną. I deklaracja LGBT+ zapowiada, że nikt nie będzie mógł zawrzeć kontraktu z miastem, na przykład wygrać konkursu, Caritas nie będzie mógł wynająć pomieszczeń na jadłodajnię, a Centrum Życia i Rodziny nie będzie mogło wynająć na przykład pomieszczeń od miasta na swoją siedzibę, jeżeli nie podpisze deklaracji antydyskryminacyjnej, w której właśnie się wyrzeknie możliwości odmowy świadczenia usług. Teoretycznie w sposób wolny, ale doskonale wiemy, że w Warszawie bardzo wiele tkanki miejskiej jest własnością miasta, tak? W związku z czym oprócz tego miasto jest bardzo poważnym partnerem biznesowym dla bardzo wielu przedsiębiorców. No, w sposób naturalny takie coś ukształtowałoby pewien standard, bardzo zły standard ograniczenia wolności gospodarczej w sposób całkowicie nieprzystający do przedmiotu umowy, no bo przecież to nie ma nic wspólnego z przedmiotem umowy pomiędzy stronami. Zresztą w tej samej deklaracji LGBT+ mamy zachętę do tego, żeby na przykład tramwaje warszawskie, wszystkie podmioty warszawskie i wszyscy przedsiębiorcy przystępowali do tak zwanej sieci, tęczowej sieci pracowniczej. Tęczowa sieć pracownicza to jest instytucja, to jest pewna koncepcja zarządzania różnorodnością, promowania mniejszości, w tym mniejszości wyróżnionych poprzez ich zachowania seksualne w środowisku pracy. No pada wtedy ważne pytanie, w jaki sposób tramwaje warszawskie będą wyróżniały pracowników w oparciu o ich zachowania seksualne. To znaczy, że jakieś ankiety trzeba będzie zapewne przeprowadzić wśród motorniczych na przykład. No wyobrażamy sobie cały ten spektakl absurdu, który towarzyszy tego typu totalnym instrumentom, które zaczynają wchodzić w obszary, w których władza publiczna nie ma prawa wejść, od których władza publiczna powinna się trzymać jak najdalej. Ale oczywiście najbardziej bulwersujące było to, co dotyczyło edukacji seksualnej. Przy czym pamiętajmy, że deklaracja LGBT+ to nie jest jedyny taki dokument w Polsce. Mamy podobne dokumenty już wcześniej prezydenta Adamowicza w Gdańsku, następnie w Poznaniu. To jest inkluzywna szkoła. To jest pewien etap roboczy przygotowywania programu w Poznaniu. W wakacje tego roku na ręce prezydenta Poznania przedstawiono dokument Inkluzywna Szkoła, powołanego przez niego zespołu. Ten dokument sprawia wrażenie dokumentu analitycznego i akademickiego. Jest tak napisany, żebyśmy pomyśleli, że jest dokumentem zapewne bardzo mądrym, dobrze uźródłowionym, o charakterze akademickim. Ma przepisy, ma bibliografię. No, ale jeżeli się przyjrzymy tej bibliografii i przepisom, to okazuje się, że nie są to przepisy do tekstów akademickich, do badań, do statystyk. To są przepisy na przykład do artykułów w Gazecie Wyborczej. Jaka jest tego konsekwencja? No z całą odpowiedzialnością mówię, że konsekwencją tego jest to, że w tym dokumencie pojawiają się ordynarne kłamstwa i manipulacje. W tym dokumencie między innymi pojawia się stwierdzenie, że formą niedopuszczalnej dyskryminacji na tle religijnym jest powieszenie krzyża w szkole. I pojawia się stwierdzenie, że wynika to z orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 2009 roku i jest przypis do artykułu w Gazecie Wyborczej z 2009 czy 2010 roku. Rzeczywiście, w 2009 roku w sprawie laucji przeciwko Włochom dotyczącej fińskiej matki, która żądała usunięcia krzyża ze szkoły, Trybunał Praw Człowieka przyznał rację tej kobiecie, stwierdzając, że ma takie prawo, może zażądać usunięcia krzyża. Ale ten wyrok, to orzeczenie Trybunału w Strasburgu było takim skandalem na skalę europejską, że spowodowało całkowicie masowy protest, znaczy bezprecedensowy protest rządów, parlamentów, senatów poszczególnych państw europejskich. Znaczna część państw europejskich złożyło stanowisko do Trybunału w Strasburgu, oprotestowując ten wyrok. Bardzo wiele organizacji społecznych również się w tą sprawę włączyło. I w 2011 roku Wielka Izba Trybunału w Strasburgu, czyli tak jakby najwyższa instancja Trybunału Praw Człowieka, odrzuciła to orzeczenie, zastępując je orzeczeniem całkowicie odwrotnym, stwierdzając, że każdy ma prawo chcieć, żeby krzyż wisiał, nikt nie ma prawa krzyża usuwać. Dlaczego? Ponieważ krzyż nie jest wyłącznie ili tylko znakiem religijnym i religijnej tożsamości, ale krzyż jest znakiem tożsamości europejskiej, tożsamości kulturowej. A szkoła w Europie ma kształtować tożsamość i świadomość kultury narodowej, kultury europejskiej. W związku z czym, jeżeli ktoś jest osobą niewierzącą, to nie może oczekiwać, że wszyscy wkoło wyrzekną się swojego prawa do tożsamości, wyrzekną się swojego prawa do tożsamości również religijnej, ale przede wszystkim tożsamości kulturowej i narodowej.
Zresztą taka sama argumentacja pojawiła się w wyroku Sądu Najwyższego w Polsce, który też stwierdził, że jedna osoba nie ma prawa żądać, żeby wszyscy wkoło wyrzekli się prawa do publicznego wyznawania swojej wiary, bo prawo do publicznego wyznawania swojej wiary jest konstytucyjnie gwarantowane, w związku z czym nie istnieje możliwość wywiedzenia z wolności religijnej prawa do bezwyznaniowości wszystkich wkoło. No, w tym dokumencie Inkluzywna Szkoła w Poznaniu wiemy oczywiście, że treść tego dokumentu po prostu w tym obszarze była nieprawdziwa, a tam tego typu manipulacji jest więcej. Wszystkie te dokumenty gdzieś przywołują standardy WHO. Standardy WHO są niezwykle interesującą lekturą, długą, ale cenną, ponieważ pokazują dokładnie to, co przez lata było podnoszone przez środowiska prorodzinne, tych, którzy ostrzegali przed edukacją seksualną, a nikt im nie wierzył. Teraz czarno na białym mamy to w standardy WHO wpisane. I zacznijmy od tego, że standardy WHO nie są standardami WHO. Standardy WHO nie są dziełem Światowej Organizacji Zdrowia. Standardy WHO są dziełem Federalnego Centrum dla Edukacji Zdrowotnej, BZGA w Berlinie, które napisało je we współpracy i na grancie WHO. To tłumaczy, dlaczego jeżeli Państwo szukacie standardów, to znajdziecie je na stronie BZGA pod Polnische Standarden, a nie nigdzie indziej. To pierwsza uwaga. Druga uwaga. Kiedy krytykuje się tych, którzy cytują fragmenty matryc, które kończą standardy WHO, tak zwane standardy WHO, często mówi się, to nie jest program nauczania. To jest opis rozwoju dziecka. Program nauczania to jest coś zupełnie innego, to jest pomylenie pojęć, to jest manipulacja. Słyszeliśmy te głosy na konferencjach prasowych Rafała Trzaskowskiego i prezydenta Rabieja. No to oddajmy głos standardom WHO. Przeczytajmy. Matryca stanowi przegląd tematów, które powinny zostać omówione w poszczególnych grupach wiekowych. No, bardziej dobitnie istoty tego, czym są matryce kończące standardy, wyrazić nie można. Wtedy pojawia się inny argument, który również słyszeliśmy ze strony bodajże rzecznika Warszawy, urzędu, który mówił, tam się pojawia pojęcie seksualności w odniesieniu do dwulatków i trzylatków, no ale przecież nie chodzi o, no nie chodzi o seks. Chodzi o bliskość. Chodzi o bliskość, która jest wyrażaniem uczuć, a nie cokolwiek, co miałoby jakąkolwiek relację ze współżyciem seksualnym. Zajrzyjmy do standardów. Przypis 46, zaraz przed matrycami, wyjaśnia nam, że w matrycy termin seksualność z praktycznych przyczyn stosowany jest w wąskim znaczeniu i odwołuje się jedynie do ciała, intymności i doświadczeń związanych z życiem seksualnym. A zatem jeżeli w matrycy mamy seksualność w odniesieniu do dwulatka, trzylatka i czterolatka, to mamy do czynienia z ciałem, intymnością i doświadczeniami związanymi z życiem seksualnym trzylatka. To jest poważny dokument, a zatem czytajmy pojęcia w nim zawarte zgodnie z definicjami zawartymi w tym dokumencie. Zresztą mamy świeże orzeczenie, dosłownie sprzed tygodnia. Sąd Okręgowy w Gdańsku. Orzeczenie, które jest nieprzychylne obrońcom życia i obrońcom rodziny, co do zasady. To jest sprawa pomiędzy środowiskiem aktywistów LGBT a Fundacją Pro Prawo do Życia. W tym orzeczeniu sąd zabezpieczył proces. Tam jest proces ochrony dóbr osobistych. Aktywiści LGBT żądają zakazu zamieszczania pewnych informacji na billboardach dotyczących konsekwencji homoseksualnego trybu życia. I sąd rzeczywiście zakazuje na czas procesu publikacji niektórych billboardów, ale na koniec pisze o jeszcze jednym billboardzie. Billboardzie, na którym widnieł następujący napis. Czego lobby LGBT chce uczyć dzieci? Czterolatki masturbacji, sześciolatki wyrażania zgody na seks, dziewięciolatki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu. Aktywiści LGBT żądali również zakazu publikacji tego billboardu. Sąd, który co do zasady sprzyjał im, i to postanowienie rzeczywiście jest mocno na stronę środowisk LGBT, pisze w odniesieniu do tego billboardu tak, odmawiając zakazu. Informacje wskazane na przedmiotowym banerze dotyczące edukacji seksualnej dzieci nie są nieprawdziwe, gdyż pochodzą z matrycy edukacji seksualnej opracowanej przez Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZGA. Powszechnie wiadomym jest, że ruch LGBT jest zwolennikiem wprowadzenia edukacji seksualnej zgodnie ze standardami WHO. To jest orzeczenie dosłownie z ubiegłego tygodnia i pokazuje nam, że ta cała debata, którą próbowano nam zarzucić, że manipulujemy treścią standardów,
podnosząc alarm, że mają być one kanonem edukacji dzieci w Warszawie i w innych miastach, to była zasłona dymna całkowicie nieuzasadniona. Tam rzeczywiście takie treści w standardach są i proszę zwrócić uwagę, do dzisiaj nikt się nie wycofał z tego, że standardy WHO mają być podstawą edukacji. Nikt się z tego nie wycofał, pomimo tego, że nawet jeżeli by okazało się, że prezydent Warszawy, czy prezydent Poznania, prezydent Gdańska popełnili błąd i podpisali tego typu deklaracje, nieświadomi tego, co jest w standardach, to teraz powinni już wiedzieć, co tam jest. A pomimo tego z tego się nie wycofali. Przejrzyjmy te standardy pokrótce, żeby mieć świadomość tego, co tam jest, bo oczywiście słyszeliśmy o tym bardzo wiele. Najczęściej jakieś były wyrywki dotyczące masturbacji w przedszkolu, ale te standardy są o wiele gorsze niż masturbacja w przedszkolu. Dla wieku 0 do 4 rzeczywiście jest radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa jako konieczność przekazania informacji. Ta informacja ma być przekazana dwulatkowi. Jest też, ten dwulatek ma też poznać, ma też odkrywać własne ciało i własne narządy płciowe. Ma też ćwiczyć wyrażanie własnych życzeń podczas zabawy w lekarza. Co jednak bardziej niepokojące, a nie przebiło się do debaty publicznej, to to, że ten 3-4-latek ma być poinformowany i wyedukowany w zakresie prawa do badania swojej tożsamości płciowej. 3-latek czy 4-latek ma wiedzieć, że może rozpoznawać swoją tożsamość płciową. Co to znaczy? Że ma wiedzieć, że niekoniecznie jest chłopcem. Albo, że niekoniecznie jest dziewczynką. Że może już odczuwać pociąg płciowy. Bo jak wiemy, to jest w obszarze seksualność, a zatem to jest ta wąska definicja. Może odczuwać pociąg płciowy. Ma też wiedzieć, że są różne związki pomiędzy ludźmi. Kiedy ma 4 czy 6 lata, zatem w wieku jeszcze przed zerówką, ma edukator właściwy, bo to są przecież zadania dla szkoły, ma rozwiać w tym 4-latku wszelkie mity związane z prokreacją. To znaczy dziecko w wieku 6 lat, po tych 3 latach edukacji, może doskonale wiedzieć. Doskonale wiedzieć i mechanicznie wiedzieć wszystko na temat prokreacji. Mam wrażenie, że to jest jednak zdecydowanie obszar, gdzie rodzic powinien decydować i rodzic powinien dokonywać właściwych wyborów co do trybu i tempa edukowania swojego dziecka. Szczególnie, że co ma towarzyszyć tej edukacji na temat rozwiewania mitów dotyczących prokreacji? Dziecko ma poznać w obszarze seksualności stosowny język seksualny. 4-latek. Stosowny język seksualny. Dziecko ma umieć wyrażać uczucia seksualne, takie jak podniecenie. Dziecko w tym wieku ma też wiedzieć, że są zawierane związki osób tej samej płci i ma je akceptować. Mamy do czynienia z gwałtownym już wejściem w obszar wychowawczy rodziców. Kiedy dziecko ma 6 do 9 lat, ma poznać wybory dotyczące rodzicielstwa i ciąży. A zatem 7 lat, co się za tym kryje? Oczywiście aborcja. Dziecko pomiędzy 6 a 9 rokiem życia, czyli przed pierwszą komunią świętą, ma doskonale wiedzieć, że jeżeli ktoś zachodzi w ciążę, to może urodzić, ale może nie rodzić, może dokonać aborcji. I kiedy ta aborcja jest w Polsce legalna. Ale też ten brzdąc, 8-letni, ma posiadać podstawowe wiadomości dotyczące antykoncepcji i znać różne metody antykoncepcji. Jak można poznać, mając 7 lat, różne metody antykoncepcji bez bardzo dogłębnego omówienia obszarów, które są zdecydowanie niedopasowane do rozwoju psychicznego tego dziecka. Ma dziecko w tym wieku 7-8 lat wiedzieć wiele na temat seksualności w mediach, łącznie z internetem i musi sobie umieć radzić z obrazem seksu w mediach. To już wiele tłumaczy, dlaczego na zajęciach z cyberbezpieczeństwa, które analizowaliśmy w ramach kampanii Chrońmy Dzieci, nie wszystkie zajęcia z cyberbezpieczeństwa są złe oczywiście, wiele z nich jest potrzebnych i dobrych, ale analizowaliśmy takie, na których dzieciom pokazywano strony pornograficzne i mówiono, nie wchodźcie tam. Efekt możemy sobie łatwo wyobrazić. Dziecko w wieku 7-8 lat ma rozumieć pojęcie akceptowalnego współżycia. Kiedy ma 9-12 lat, powinno umieć komunikować różne odczucia seksualne i rozmawiać o seksualności. Powinno też podejmować świadome decyzje dotyczące zyskiwania doświadczeń seksualnych. Powinno też umieć odmówić podejmowania niechcianych doświadczeń seksualnych. Powinno też wiedzieć, i to jest niepokojące bardzo, że seksualność jest procesem uczenia się.
a zatem eksperymentowanie. I powinno akceptować w wieku 10 lat, powinno akceptować różne sposoby wyrażania seksualności, pocałunki, dotykanie, pieszczoty i tym podobne. Powiem tak, jeżeli dziecko w wieku 12 lat ma podejmować decyzje dotyczące zyskiwania bądź niedoświadczeń seksualnych, to mamy do czynienia z czymś, co jest ewidentnie przestępstwem. Bo przypomnę Państwu, że polski ustawodawca, zresztą w dobrym towarzystwie większości państw świata, uznaje, że poniżej pewnego wieku, 15 lat życia w Polsce, dziecko nie jest w stanie wyrazić w sposób wolny decyzji o współżyciu seksualnym. Że każda decyzja dziecka w tym wieku będzie decyzją wyrażoną w sposób wymuszony. A każdy, kto doprowadzi do wyrażenia takiej decyzji, będzie przestępcą, będzie pedofilem. A zatem jak można uczyć dziecko w wieku 9-12 lat podejmowania świadomych decyzji dotyczących zyskiwania doświadczeń seksualnych? Co zresztą dalej jest rozwijane dla tej samej kategorii wiekowej, ponieważ dziecko w wieku właśnie tych 10-11 lat ma wziąć odpowiedzialność za bezpieczne i przyjemne doświadczenia seksualne. Ja zawsze wtedy pytam, czyje? Bo przecież skoro ustawodawca wychodzi z założenia, że dziecko nie może decydować za siebie w tym wieku, w tym obszarze, to o co tu chodzi? I jeszcze jedna rzecz. Prawa seksualne ma dziecko znać, ale jakie prawa seksualne? Wynikające z jakiejś konwencji międzynarodowej? Z jakichś dokumentów, które byłyby zredagowane przez polski rząd? Polskiego rzecznika praw dziecka? Nie. Prawa seksualne zdefiniowane przez International Planned Parenthood Federation, czyli światowego potentata aborcji, organizację, która była oskarżona w Stanach Zjednoczonych o handel organami dzieci z aborcji, organizację, która jest odpowiedzialna za miliony aborcyjnych mordów na świecie. To ona ma zdefiniować prawa seksualne, które będą przekazywane jako wiedza do nauczenia i do wiary naszym dzieciom. To już ostatnia tablica. To jest tylko wybór i tak polecam Państwu lekturę całości, jest wstrząsająca. Dziecko w wieku 12-15 lat ma mieć informacje na temat różnych oczekiwań, zachowań partnerów związanych z podnieceniem seksualnym, różnice związane z płcią. To już takie techniczne aspekty, takie, no można powiedzieć, taka kama sutra ma być przekazywana tym dzieciom w wieku 12-15 lat. No jeżeli różne oczekiwania, zachowania partnerów, mają też te dzieci wiedzieć, jak dokonać coming outu homoseksualnego i jak się cieszyć seksualnością w sposób właściwy. Mają wiedzieć, jak zyskiwać pierwsze doświadczenia seksualne w tym wieku, kiedy te pierwsze doświadczenia seksualne są przestępstwem, jeżeli partner ma więcej niż 15 lat. Oczywiście przyjemność, masturbacja, orgazm to jest tylko w charakterze powtórki w tym wieku już. I bardzo niepokojący punkt wtedy, kiedy przekraczamy wiek 15 lat, to jest okres oczywiście już młodych dorosłych. To są już te dzieci, które pod względem fizycznym, pod względem też swoich zainteresowań są już takimi młodymi dorosłymi, ale psychicznie są dalece niedorozwinięte jeszcze, dalece niedojrzałe. I z całą pewnością w bardzo wielu obszarach potrzebują wciąż towarzyszenia rodziców i towarzyszenia szkoły, jeżeli chodzą do szkoły, która będzie wzmacniała autorytet rodziców, a nie ten autorytet rodziców osłabiała. Będzie wzmacniała kod kulturowy kształtowany przez rodziców i tożsamość kulturową kształtowaną przez rodziców, a nie będzie tę tożsamość osłabiała. A to wynika wprost z postanowień konstytucji. Ale co jest zawarte w standardach WHO dla dziecka powyżej 15 roku życia? Pomóż dziecku rozwijać krytyczne podejście do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa i tym podobne. A zatem w tym okresie buntu, kiedy potrzebne jest szczególne wsparcie dla normalnego procesu wychowawczego, w którym te właśnie kody kulturowe mają być w dziecku umocnione, potwierdzone. Na tym etapie temu dziecku edukator, szkoła ma zapewnić pożywkę dla buntu. Po co? Po to, żeby je całkowicie przeformatować, żeby w tym najbardziej wrażliwym momencie, po tych wszystkich wcześniejszych etapach przygotowawczych, ostatecznie mogło odrzucić skostniałe, patriarchalne schematy opresywnej rodziny, które oczywiście, jak wiemy, zgodnie z ideologią gender, jest rozsadnikiem przemocy i źródłem przemocy. Jedynie strząśnięcie struktur rodziny umożliwi wyzwolenie całego społeczeństwa ku szczęściu. To jest oczywiście gdzieś to założenie, które możemy odczytać nawet w preambule konwencji stambulskiej. Teraz przechodząc do tego, co w tej sytuacji możemy zrobić. Przedstawiliśmy pewien obszar ponury. Obszar, który jest naszą codziennością już dzisiaj, ponieważ wszyscy żyjemy w
środowisku, gdzie szkoły są infiltrowane, są przenikane przez środowiska organizacji LGBT, które chcą tego typu zajęcia tam prowadzić. Mamy do czynienia z samorządami, które inwestują ogromne środki w to, żeby aktywiści LGBT z tym programem mogli wejść do szkół i edukatorzy seksualni. Przedwczoraj publikowaliśmy raport na ten temat Ordo Iuris, który pokazał, że Warszawa wydała niemalże 1 000 000 zł w przeciągu tego roku kadencji Rafała Trzaskowskiego. To jest więcej niż przez całą kadencję Hanny Gronkiewicz-Waltz na promowanie środowisk LGBT. Co możemy zrobić? Na pierwszym etapie przede wszystkim my jako rodzice musimy zadziałać wobec szkoły. Przygotowaliśmy tutaj pełen poradnik. Ja poproszę przekazanie 2 rzeczy. Jedna rzecz to jest taki informator, gdzie Państwo będziecie mieli podstawowe informacje na temat właśnie tego poradnika i adres strony, z której można to oczywiście sobie ściągnąć. A druga rzecz to są takie karty, na których proszę tych z Państwa, którzy chcieliby pozostawać z nami w kontakcie o pozostawienie swoich danych adresowych e-mailowych. Obiecujemy nie zarzucać Państwa za bardzo mailami. Raz w tygodniu wysyłamy informacje na temat naszych bieżących działalności. Także puścimy w obieg obie te rzeczy i ulotki i kartę z kontaktem z prośbą o pozostawienie adresu. Można sobie ściągnąć ten poradnik Prawa rodziców w szkole. Oczywiście wszystko, co robi Instytut Ordo Iuris, jest nieodpłatne, także to również jest materiał nieodpłatny do ściągnięcia z tej strony dla rodziców.ordoiuris.pl. Tam są 2 materiały. Pierwszy jest ogólny informator, taka broszura informująca o prawach rodziców w szkole, a drugi materiał to już jest pogłębiony przewodnik, który pokazuje dokładnie, w jaki sposób, na podstawie jakich przepisów rodzic może w szkole funkcjonować i chronić swoje dziecko. Mówiłem o artykule 86 Prawa Oświatowego, który mówi o tym, jaki jest tryb wchodzenia organizacji pozarządowej do szkoły, ale tutaj też jasno pokazujemy, jakie są uprawnienia trójek klasowych, jakie są uprawnienia rady rodziców i jakie są uprawnienia indywidualne rodzica, który może wyrażać sprzeciw wobec form edukacyjnych czy form wychowawczych, których nie akceptuje. Z tym jest ściśle związany jeszcze jeden materiał, który też na tej stronie Państwo otrzymacie. To jest rodzicielskie oświadczenie wychowawcze. My to oświadczenie już promujemy parę lat. Ono stało się już takim pewnym elementem naszej codzienności szkolnej, bo wiemy, że w wielu szkołach rodzice składają te oświadczenia. To jest oświadczenie, które nie jest gwałtownym sprzeciwem przeciwko jakimś abstrakcyjnym programom. To oświadczenie potwierdza zasady ustawowe, ale jak wynika z naszego raportu Chrońmy Dzieci, nieznane dyrektorom szkół często, żąda, żeby zanim jakakolwiek organizacja pozarządowa albo program jakikolwiek pozaszkolny wykraczający poza podstawę programową będzie wdrożony w szkole wobec naszego dziecka, szkoła nas o tym poinformowała i uzyskała naszą pisemną na to zgodę, żeby nasze dziecko w czymś takim uczestniczyło. Tyle. Szkoły wiemy, że po pierwsze miewały opory z przyjmowaniem tych oświadczeń, wtedy pomagaliśmy rodzicom, żeby oświadczenie było przyjęte. Ale wiemy też bezpośrednio od dyrektorów niektórych szkół, że byli nam wdzięczni za składanie tych oświadczeń. Dlaczego? Bo dyrektorzy tych szkół, szczególnie warszawskich, dzwonili i mówili, złożono u mnie 20 oświadczeń i kiedy do mnie przyszedł Ponton, czyli jedna z tych organizacji, mogłem powiedzieć, no nie możemy zrobić zajęć, bo mam 20 sprzeciwów, zrobi się straszny ferment w szkole, będzie zamieszanie, nie. Nie wchodzimy w ten program. To był argument, który pomagał im w sposób w miarę bezpieczny dla nich odmówić prowadzenia tego typu zajęć edukacyjnych. Jest też z tym związane zobowiązanie ze strony Ordo Iuris. Jeżeli Państwo złożycie to oświadczenie rodzicielskie, a szkoła pomimo tego, że Państwo je złożycie, podda Wasze dziecko jakimś zajęciom, które będą sprzeczne z Waszymi przekonaniami i które będą miały charakter demoralizujący dziecko, my staniemy po Państwa stronie, udzielimy pomocy prawnej, oczywiście nieodpłatnie, przeciwko jednostce samorządu terytorialnego, przeciwko szkole, żądając ochrony Państwa dóbr osobistych, ponieważ prawo do wychowania naszego dziecka, konstytucyjne prawo wychowawcze, jest również dobrem osobistym. I naruszenie tego prawa, czyli takie gwałtowne wejście w szkoły, w nasze prawa wychowawcze, jest naruszeniem dóbr osobistych i rodzi odpowiedzialność nie tylko wynikającą z przepisów o konieczności przeproszenia czy usunięcia w ten sposób skutków naruszenia dóbr, ale również może rodzić konieczność do zapłaty zadośćuczynienia. I to byłaby taka rzeczywista nauczka, która również na skalę całej Polski mogłaby naprawdę doprowadzić do jakiejś zmiany. Ja tylko na marginesie powiem, że dosłownie 2-3 tygodnie temu, po latach batalii, wygraliśmy sprawę przed Sądem Najwyższym, w którym z kolei doszło do ukarania urzędniczek opieki społecznej, które nakłamały na temat pewnej rodziny, wszczynając postępowanie, które groziło odebraniem dzieci.
I kolejne instancje sądów karnych stwierdzały, że zgodnie z linią obrony, którą przyjęli obrońcy tych pań, istnieje coś takiego jak kontratyp działalności urzędniczej. Innymi słowy, urzędnik, który działa w ramach swojej funkcji, nie może ponosić odpowiedzialności karnej za zniesławienie kogokolwiek, nawet jeżeli nakłamie. To musiało się oprzeć o Sąd Najwyższy. I Sąd Najwyższy przyznał nam rację 3 tygodnie temu, stwierdzając, że nie istnieje coś takiego jak kontratyp. Sędzia poszedł jeszcze dalej. Sędzia powiedział, nie tylko urzędnik, jak kogoś zniesławi, to odpowiada karnie za zniesławienie. Sąd powiedział tak, nawet gdyby sąd w uzasadnieniu wyroku swojego napisał nieprawdę zniesławiającą kogoś, albo napisałby coś językiem zniesławiającym, również mógłby ponosić odpowiedzialność karną za zniesławienie. Oczywiście na pewnych zasadach, które by uwzględniały kwestię immunitetu. I tak jak tamta sprawa jest takim pewnym punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o, mamy nadzieję, pewnym punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o relacje opieki społecznej i rodziców, tak tutaj mamy też taką szansę, jeżeli takie sprawy by się pojawiły, żeby pokazać, że ta odpowiedzialność istnieje. Kolejny poradnik, który Państwu bardzo polecam, jest na naszych stronach już dostępny, to jest poradnik dla nauczycieli, bo kiedy ten poradnik dla rodziców przygotowaliśmy, to zgłosili się do nas nauczyciele, mówiąc, no, nie kreujcie z nas wroga. Bo trochę tak jest, że pomagacie rodzicom i to my jako szkoła stajemy się tym złym, który te dzieci chce zdeprawować, a to nie jest tak. My też chcielibyśmy pomóc, chcielibyśmy dzieci chronić, ale nie wiemy jak to robić. Przygotowaliśmy cały poradnik dla nauczycieli, prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem. Pokazujemy tutaj całą argumentację, jaką może zastosować nauczyciel w różnych sytuacjach. Począwszy od takiej sytuacji, gdzie wchodzi organizacja pozarządowa z edukacją seksualną i chce, żeby nauczyciel wyszedł, mówiąc, jeżeli pana nie będzie na zajęciach, to dzieci będą bardziej otwarte i nasze zajęcia będą bardziej skuteczne. I wtedy nauczyciel doskonale wie, na podstawie jakich przepisów musi sprawować nadzór pedagogiczny nad tym, co się dzieje w klasie. Ale też, jeżeli przychodzi któryś z rodziców, mówiąc, w tym roku proszę nie organizować jasełek, mój syn i ja osobiście będziemy się czuli urażeni narzucaniem nam obcej tradycji religijnej. Wiemy, że takie próby miały miejsce w ostatnich latach. Pokazujemy, że samo uczestnictwo w akademii poświęconej chrześcijańskim korzeniom kultury polskiej, europejskiej, nie ma charakteru religijnego, jest to przejaw działalności edukacyjnej szkoły. To samo zresztą dotyczy właśnie jasełek, opłatków, obchodów świąt innych religijnych, obchodów uroczystości patriotycznych, bo to jest to samo tak naprawdę. Jedno i drugie kształtuje naszą tożsamość. I nawet jeżeli ktoś nie jest wyznawcą, to i tak powinien być inkulturowany, ponieważ taka jest rola szkoły. Szkoła ma inkulturować w tą wspólnotę narodową, która jest oparta o tożsamość chrześcijańską, tożsamość patriotyczną, tożsamość narodową polską. Zresztą to wprost wynika z prawa oświatowego. Argumenty tam są bardzo mocne. Mamy też orzeczenia Sądu Najwyższego, które to potwierdzają. Warto po te materiały sięgnąć. Tam ta cała argumentacja jest ściśle zaprezentowana. To jest ten etap tego naszego, tej naszej recepty i pewnego rozwiązania na poziomie tego parteru, tego bezpośredniego kontaktu dziecko-władza publiczna. Bo tam muszą działać rodzice, tam muszą działać nauczyciele. Ale przejdźmy o szczebel wyżej. Razem z dużą koalicją organizacji pozarządowych, tam mamy poza Instytutem Ordo Iuris Konfederację Kobiet, Fundację Mama i Tata, Ruch 4 Marca, Citizen Go, Centrum Życia i Rodziny, Instytut Ona i On, długo by wymieniać, tam jest ponad 20 organizacji w tej chwili, przygotowaliśmy samorządową kartę praw rodzin, czyli taką konstytucję prorodzinną dla samorządu na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Na dzień dzisiejszy, po dopiero 2-3 miesiącach kampanii promocyjnej samorządowej karty, w tym były 2 miesiące wakacyjne, gdzie rady gminne się nie spotykały, już 17 samorządów w Polsce przyjęło samorządową kartę praw rodzin. I co bardzo cieszy, samorządowa karta praw rodzin była przyjmowana ponad politycznymi podziałami. Bywało tak, że przychodzili do nas pisowcy z jakiejś gminy i mówili, my byśmy z tym wystąpili, a wtedy wszyscy będą przeciwko nam, a my nie mamy większości, to może pójdźcie do PSL-u. Politycy lokalni z PSL-u brali projekt, przedstawiali jako swój. Wtedy oczywiście PiS głosował za, lokalne komitety głosowały za i była większość, tam 2-3 osoby się wstrzymały. Mamy takie sytuacje, gdzie projekt samorządowej karty był zgłaszany wspólnie przez przedstawicieli kilku ugrupowań normalnie i na co dzień konkurencyjnych.
na poziomie samorządu terytorialnego. No z czego to wynika? Na poziomie samorządu terytorialnego nie ma tej ideologii i tak zwanej fałszywie wielkiej polityki, która ma miejsce w dużych miastach, gdzie ideologia LGBT stanowi pewne zastępstwo zajmowania się, pewien erzat zajmowania się rzeczywistymi problemami mieszkańców. Tam no, zdroworozsądkowo patrzący na to politycy lokalni, no, żaden z nich nie wypowie się przeciwko rodzinie. W związku z czym, jeżeli przygotowaliśmy dokument, który nie jest wojowniczy, bo ten dokument zawiera bardzo konkretny kręgosłup organizacji polityki prorodzinnej jednostki samorządu terytorialnego, ale to nie jest argument, ale to nie jest dokument przeciwko LGBT. To jest dokument za rodziną. To nie ma problemu, żeby został przyjęty. No i oczywiście zawiera postanowienia, w których wyjaśniamy, że gmina jest zobowiązana, czy powiat jest zobowiązany do ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Ale to jest artykuł 18 Konstytucji. Jest zobowiązana do ochrony rodzicielstwa, rodziny, pierwszeństwa wychowawczego rodziców. Cały pierwszy punkt karty opisuje relacje pomiędzy szkołą a rodzicami. Wprowadza obowiązek przyjęcia kodeksu dobrych praktyk, który dokładnie ureguluje, w jaki sposób szkoła informuje rodziców o różnego rodzaju zajęciach, w jaki sposób pozyskuje ich zgody. Jednostka samorządu terytorialnego wpisuje w biuletyn informacji publicznej wykaz wszystkich organizacji pozarządowych i programów pozarządowych, które wchodzą do szkół, z ich opisem, z tym, do jakich szkół wchodzą, kto je prowadzi. To są proste rzeczy. No, sam fakt takiego wykazu w biuletynie informacji publicznej pozwala rodzicom już z góry sprawdzić, czy dzieje się coś niepokojącego i zareagować. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy złożyliśmy do budżetu partycypacyjnego w Warszawie wniosek, żeby taki właśnie wpis w biuletynie informacji publicznej uczynić, to dostaliśmy w odpowiedzi od Urzędu Miasta informację, że to byłoby naruszenie autonomii organizacyjnej szkół. Kilka miesięcy wcześniej ten sam Urząd Miasta rozesłał wszystkim podręczniki do przeciwdziałania mowie nienawiści, nakazując przeprowadzenie zajęć. Także zdecydowana niekonsekwencja. Dalej, pojawia się koncepcja stworzenia rzecznika praw rodziny, nie jako dodatkowego etatu, ale jako dodatkowej funkcji kogoś w samorządzie, kto ma lustrować stanowione prawo w duchu family mainstreaming. Wiemy, że na poziomie centralnym czy europejskim mamy koncepcję gender mainstreaming, czyli weryfikację każdego aktu prawnego, każdej decyzji pod tym kątem, czy w sposób właściwy promuje niestandardowe role płciowe. A na poziomie samorządu zamiast gender mainstreaming wolelibyśmy mieć family mainstreaming, czyli lustrowanie każdego aktu prawa miejscowego pod tym kątem, czy wpływa na rodzinę, a jeżeli tak, w jaki sposób wpływa. I akapit uzasadnienia ma się pojawić przy każdym akcie prawa miejscowego, pokazujący, że przemyślano to w kontekście rodzin. Na przykład Łowicz, który przyjął samorządową kartę praw rodzin, powierzył taką funkcję rzecznika praw rodziny Związkowi Dużych Rodzin 3+, lokalnemu. Bardzo dobra praktyka. Natychmiast poinformowaliśmy innych sygnatariuszy karty, że jest taka praktyka i że warto z tego skorzystać, bo to ciekawie włącza społeczeństwo w podejmowanie decyzji na poziomie samorządu. Oczywiście karta przewiduje zmiany chociażby w obligatoryjnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Taki dokument musi być przyjęty zawsze w każdej gminie, w każdym powiecie, a tam najczęściej brakuje współpracy z organizacjami prorodzinnymi. Jaki jest tego skutek? Kiedy się dzieli budżet, o ile jednostka ma taki budżet, żeby go oddać dla organizacji społecznej na jakieś szkolenie, na jakieś zajęcia, to nie ma takiej kategorii jak wsparcie rodziny prowadzone przez organizacje prorodzinne. W związku z czym robią to organizacje, które zajmują się przemocą domową i inne, które niekoniecznie podchodzą do rodziny w sposób taki, jaki byśmy chcieli, żeby do rodziny podchodziły. A zatem chcemy, żeby tam wpisano po prostu współpracę z organizacjami prorodzinnymi. Podobnie na przykład w programie przeciwdziałania problemom alkoholowym, gdzie jest bardzo wiele na temat tego, że problemy alkoholowe są efektem patriarchalnej struktury społecznej. Natomiast nie ma nic o tym, że silna rodzina przeciwdziała problemom alkoholowym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. I brakuje tego elementu. Jaki jest tego skutek? Środki, które każda gmina ma na przeciwdziałanie problemom alkoholowym, tak zwane korkowe i te wszystkie podatki lokalne, które są za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane, muszą być przekazane na przeciwdziałanie problemom alkoholowym, nie trafiają do polityki prorodzinnej. I to można zmienić. Idąc dalej, to jest mój ulubiony punkt tej karty, to są szkolenia. Mamy takie doświadczenie, że pracownicy opieki społecznej, ale też asystenci rodziny, czyli te wszystkie osoby, które na poziomie gminy lub powiatu
pracują bezpośrednio z rodziną. Przechodzą szkolenia finansowane albo z funduszy norweskich, z grantów norweskich, albo szkolenia, które są finansowane z różnych innych środków zagranicznych lub krajowych, nakierowanych bardzo mocno ideologicznie pod kątem ideologii gender, czyli właśnie tego poszukiwania w rodzinie źródła przemocy, źródła patologii społecznych. To jest nieskuteczne. Poza wszystkim wiemy empirycznie, że tego typu polityka jest nieskuteczna. Natomiast brakuje podejścia prorodzinnego i brakuje też takich programów szkoleń. Dlatego samorząd na poziomie karty zobowiązuje się do przeprowadzania szkoleń w duchu konstytucyjnych zasad pierwszeństwa wychowawczego rodziców, poszanowania dla władzy rodzicielskiej, poszanowania dla rodziny. Takich programów jeszcze nie ma, ale one już się tworzą. Piszemy je razem z Wydziałem Nauk o Rodzinie UKSW. Takie programy lada moment będą dostępne. One będą dostępne na zasadzie całkowicie otwartej, bez jakichkolwiek opłat. Będziemy ćwiczyć trenerów, również nieodpłatnie, którzy będą mogli następnie ponieść ten program na poziom samorządowy i tam już chociażby całkowicie komercyjnej swojej działalności startować do konkursów w tych gminach. Bo gminy na podstawie samorządowej karty praw rodzin będą musiały już teraz w konkursach na szkolenia uwzględniać te czynniki związane właśnie z polityką prorodzinną. Ten program będzie stworzony, będziemy go promować. Zresztą razem z tym programem mamy taki katalog już teraz 100-kilkudziesięciu programów wsparcia dla rodziny, które przez gminę mogą być wdrażane i które też tym wszystkim gminom, sygnatariuszom karty przesyłamy. A dlaczego podjęliśmy się sprawy szkoleń? To krótka historia dotycząca Norwegii. Kiedy na początku tego roku pan konsul Sławomir Kowalski był wyrzucany z Norwegii za pomoc rodzinom, był uznany persona non grata przez władze norweskie. Ja po raz kolejny się wtedy z nim spotkałem, bo my z nim współpracowaliśmy blisko w sprawach polskich rodzin. To był człowiek, instytucja, którego znali właściwie Polacy, wszyscy chyba w Norwegii i bardzo go sobie cenili. I z jednym z pracowników konsulatu rozmawiałem, który opowiadał mi taką historię. Do Oslo przyleciała grupa pracowników opieki społecznej z Polski, która kończyła dwuletni kurs z funduszy norweskich. Ten dwuletni kurs odbywał się w Polsce, przylatywali urzędnicy Barnevernet i uczyli polskich urzędników, w jaki sposób chronić rodzinę. Po tych dwóch latach intensywnego kursu mieli finał kursu w Oslo. Tam było sporo imprez, spotkań, jakieś wycieczki na klify i tak dalej. I rozdanie dyplomów i certyfikatów. Kiedy dowiedzieli się o tym pracownicy konsulatu, jedna z pań tam postanowiła się z nimi spotkać, żeby im wyjaśnić, że z tym Barnevernet to nie jest tak różowo. Spotkanie mogło mieć tylko 2 godziny, bo tyle udało się wygospodarować w tym ich napiętym harmonogramie. I podczas tego spotkania ta pani zaczęła tłumaczyć tym Polakom, że Barnevernet zabiera dzieci w sposób bez uprzedzenia, bez jakiejkolwiek racji, że zabiera dzieci na przykład dlatego, że mają ciężką pieluchę, albo zabiera dzieci dlatego, że nie chodzą do przedszkola, które nie jest obowiązkowe, albo zabiera dzieci dlatego, że każdy dentysta ma obowiązek powiadomić Barnevernet o próchnicy u 3-latka. Powiadomił o próchnicy i rodzic nie potrafił wyjaśnić, skąd ona się wzięła. Opowiadają też, że ta pani, która bezpośrednio znała te akta przecież, bo to były akta, które trafiały do niej, na jej biurko. I ona to opowiada tym urzędnikom, a oni po godzinie zaczynają tak szemrać pomiędzy sobą, potem zaczynają się bezpośrednio atakować. I mówią, to nie tutaj, to w Polsce jest problem, to w Polsce jest patologiczna rodzina, do której nikt nie zagląda, przemoc zamknięta w 4 ścianach, patriarchalna relacja wzmocniona stosunkami religijnymi, która powiela struktury przemocy od wielu pokoleń, dodatkowo wzmocnionych alkoholem. I się zaczynają tak nakręcać i to trwa, i trwa, i trwa. Ona wyszła z poczuciem klęski, całkowitego niepowodzenia. Opowiadała mi, że nie udało jej się w ogóle przebić tej skorupy ideologicznej, którą tamci zdążyli na sobie zbudować przez 2 lata intensywnego kursu z grantów norweskich w Polsce. I co gorsza, ci ludzie wrócili do Polski i dzisiaj zajmują się naszymi rodzinami. Ja nie wiem, ile tur takich kursów było w Norwegii, natomiast wiemy, że są takie gminy w Polsce, gdzie ten tryb bez wcześniejszego orzeczenia sądu zabierania dzieci jest wykorzystywany codziennie niemalże, a są takie gminy, ja często też pytam jako członek zespołu monitorującego, który powinien monitorować tą politykę przeciwdziałania przemocy, dlaczego wy nie stosujecie artykułu 10, artykułu 12a. A oni mówią, no my nie stosujemy, bo nie ma takiej potrzeby. Bo jak jest w rodzinie źle, no to się im pomaga, to się asystuje. No jak już jest bardzo źle, no to trzeba pójść do sędziego.
No, ale i tak jest w niektórych gminach, a w innych te przepisy są stosowane i są stosowane na taką właśnie modłę norweską, to znaczy cokolwiek się stanie, dziecko zabieramy. Co zresztą wprost wynika z oficjalnych dokumentów norweskich, których w Polsce nie ma. Na szczęście jeszcze w 2012 roku rząd norweski w raporcie rządowym NOU 2012 odrzucił przesłankę biologiczną jako element dobra dziecka. Co to znaczy? Że element biologicznej relacji z opiekunem nie ma znaczenia dla określenia tego, co jest dobre dla dziecka, a co nie. Jedynym czynnikiem określenia kategorii najlepszego interesu dziecka, czyli interesu dziecka, jest optymalne warunki rozwojowe. Są optymalne warunki rozwojowe. Innymi słowy, jeżeli władza publiczna stwierdzi, że to dziecko całkowicie wyabstrahowane z relacji biologicznych jakichkolwiek będzie miało inne, lepsze warunki, optymalne warunki rozwojowe w innym środowisku, to należy je tam przenieść dla jego dobra. A biologiczna relacja nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście ten dokument rządowy jest wytyczną dla Barnevernet. Jest również na terenie Norwegii krytykowany. To nie jest tak, że oni są tak jednomyślni w tym zakresie. Natomiast Barnevernet się do niego stosuje. I obserwujemy przecież tę sytuację. Na naszej konferencji niedawno konsul Kowalski mówił na temat prawa do tożsamości. Bo każde dziecko ma prawo do tożsamości potwierdzone konwencją o prawach dziecka. I to prawo do tożsamości polskiego dziecka migrującego polega na tym, że jeżeli to polskie dziecko w Norwegii, w Niemczech, w Anglii jest zabrane polskiej rodzinie, to ono musi być umieszczone w polskiej rodzinie zastępczej. I tego nikt nie szanuje. Dlaczego w polskiej rodzinie zastępczej? No bo ono ma prawo do języka polskiego. Ono ma prawo do dalszej inkulturacji w kulturze polskiej. Ono ma prawo do kształtowania mu tożsamości też chrześcijańskiej, katolickiej. I tutaj konsul Kowalski często powołuje taki przykład dzieci Lebensbornów. Była niedawno taka duża konferencja na temat dzieci Lebensbornów z okresu II wojny światowej i swoje świadectwa przedstawiały tam dzieci polskie, już teraz oczywiście starsi ludzie, którzy doświadczyli odebrania, przekazania rodzinom niemieckim, które nie wiedziały w ogóle skąd te dzieci zostały zabrane i w wieku 3 lat na przykład dziewczynka trafiła do rodziny niemieckiej, przez 6 lat była wychowywana w rodzinie niemieckiej, aby w wieku 9-10 lat wrócić do rodziny polskiej. Jej tożsamość była zdruzgotana. Ona ostatecznie dokonała wyboru tożsamości polskiej, ale i tak jej opowieść była wstrząsająca o tym, co to znaczyło w wieku 3 lat być całkowicie wyrwanym z jednego środowiska, przekazanym do drugiego. No, tamta władza uznawała, że tak można zrobić. Władza norweska dzisiaj podziela to zdanie. Samorządowa Karta Praw Rodzin jest przyjęta przez 17 samorządów. Mamy zapowiedzi kilkunastu kolejnych, które chcą przyjąć. Dopiero co zrobiliśmy taką 2-3-dniową podróż przez Dolny Śląsk. Tam nie ma jeszcze żadnego samorządu, który by przyjął samorządową kartę, ale mamy takie wstępne zapowiedzi w powiecie bolesławieckim. Mamy Jelenią Górę, gdzie karta już jest w komisjach w pracy. Jest kilka innych jeszcze samorządów, być może Zgorzelec, gdzie takie prace mogą się rozpocząć. Chcemy, żeby to była pewna moda na potwierdzenie polityki prorodzinnej. Pewna moda, która też no, potem przy odpowiedniej masie ilości samorządów doprowadzi do tego, że one pomiędzy sobą przy naszym udziale będą się wymieniały dobrymi praktykami, pomysłami, jak to wszystko realizować. I już teraz ten najwyższy poziom, kończąc, to jest to, co przygotowaliśmy na poziomie międzynarodowym. Najpierw mówiliśmy o tym parterze, o tym kontakcie bezpośrednim z dzieckiem, z władzą publiczną, rodzicem, nauczycielem. Potem był ten poziom samorządu, teraz jest poziom międzynarodowy. Przygotowaliśmy konwencję o prawach rodziny. Przygotowaliśmy ją dlatego, że się zawiedliśmy rządem. Tak się zaczęło. Dlatego, że w 2014-2015 roku współpracowaliśmy blisko z ówczesnymi posłami Prawa i Sprawiedliwości przy krytyce konwencji stambulskiej. W 2015 roku na ich prośbę napisaliśmy nawet wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy wdrażającej, zezwalającej na ratyfikację. Nigdy tego wniosku nie złożyli, ale obiecywali wypowiedzenie konwencji. Konwencja stambulska w sposób bardzo brutalny dokonuje kolonizacji ideologicznej naszego systemu prawnego. Jest oczywiście stosowana. Teraz właśnie kończy się pisanie raportu rządowego, w którym rząd będzie się chwalił przed Komitetem Grevio, w jaki sposób wdraża konwencję stambulską. Ten raport ma blisko 200 stron i opisuje bardzo szczegółowo, w jaki sposób polska administracja wdraża konwencję stambulską. Niestety rząd nie chciał przez ostatnie 4 lata wypowiedzieć konwencji. My jesteśmy organizacją społeczną. Nie mamy możliwości zmuszenia rządu, który nie chce tego zrobić, który uważa, że to byłby kolejny front.
A zatem jako organizacja społeczna szukamy innych rozwiązań. Takim innym rozwiązaniem było stworzenie alternatywnej konwencji, którą można przyjąć, nie wypowiadając konwencji stambulskiej. I tutaj znaleźliśmy zrozumienie po stronie rządowej. Tam jest pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które udziela wsparcia dla konwencji, które zapowiada wsparcie dyplomatyczne na poziomie dyplomatycznym przez polskie placówki zagraniczne podczas promowania konwencji praw rodziny. Korzystamy z tego wsparcia. Przez ostatnie 2 lata przeprowadziliśmy serię konsultacji w Chorwacji, na Słowacji, Rumunii, na Węgrzech, w Bułgarii, nawet Czechach, Litwie, Łotwie, Słowacji. Doktor Zych, którego tutaj widać, nawet przemawiał na ten temat w Zgromadzeniu Narodowym w Paryżu. Chociaż nie liczymy na to, żeby Francja była sygnatariuszem konwencji. Konwencja jest raczej skierowana do państw Europy Środkowej. I pamiętając o tym, że konwencja o prawach dziecka powstała w Polsce i po 10 latach stała się konwencją ONZ-owską, mamy nadzieję, że można powtórzyć ten sukces. Przy odpowiedniej determinacji, jeżeli odpowiadamy na konkretny problem w przestrzeni międzynarodowej, jeżeli przywołujemy w tej konwencji właśnie ten południowoeuropejski porządek pierwszeństwa wychowawczego rodziców jako standardu, przywołujemy zasadę ochrony życia rodzinnego, pokazujemy, że instrumenty polityki gender są nieskuteczne, a to wiemy z badań statystycznych. No przecież kilka lat temu Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej zbadała dokładnie zjawiska przemocy wobec kobiet w Europie. I te państwa, które od 20 lat wdrażają politykę ideologii gender, państwa skandynawskie, w szczególności Szwecja czy Dania, mają najwyższe wskaźniki przemocy przy bardzo niskich wskaźnikach zgłaszalności tej przemocy. A państwa takie jak Polska czy Chorwacja mają najniższe wskaźniki przemocy wobec kobiet przy najwyższych wskaźnikach jej zgłaszalności. No i racjonalny analityk czy legislator na poziomie międzynarodowym, tworząc konwencję o przeciwdziałaniu przemocy, zapytałby, co takiego wdrażają Polacy i Chorwaci, co warto by było zaszczepić w innych krajach, aby można było w sposób skuteczny chronić kobiety doznające tam przemocy. Niestety ów międzynarodowy legislator zapytał, cóż takiego robią Szwecja i Dania, co można by było zaszczepić w Polsce i Chorwacji. Jak wiemy, no, efekt tego nie będzie dobry, bo w ojczyźnie tych rozwiązań nie dzieje się dobrze i tam, jeżeli chodzi o zjawiska przemocy, są one bardzo, bardzo szerokie. Ta konwencja przewiduje cały rozdział na temat przeciwdziałania przemocy, ale to jest przeciwdziałanie przemocy takie, jakie ono powinno być, oparte przede wszystkim o gwarancję prawa karnego, oparte przede wszystkim o funkcjonujący system prawa karnego, który obejmuje również wszelkie możliwe gwarancje dla sprawcy, ale też jest niezwykle rygorystyczny wobec tego, kto jest sprawcą przemocy. Bardzo konkretne instrumenty wsparcia pozakarnego, ale instrumenty wsparcia pozakarnego dla środowiska, w którym przemoc występuje, to są instrumenty, które działają. Wiele z nich jest zbliżonych do instrumentów z konwencji stambulskiej, bo tam były pomieszane. Tam z jednej strony oferowano rozwiązania pozytywne, a z drugiej strony pojawił się postulat, żeby od przedszkola wdrażać szkolenia na temat niestandardowych ról płciowych albo żeby wyrugować ze społeczeństwa standardowe role płciowe przypisane kobietom i mężczyznom. A zatem tam było pomieszanie postulatów stricte ideologicznych z rzeczywistymi, konkretnymi środkami wsparcia, które mogą być skuteczne. To udało się w jakiś sposób oczyścić. Pojawiły się też kwestie dotyczące ochrony życia, które pozwalają na poziomie konwencyjnym zapewnić chociażby brak możliwości pogarszania ochrony życia w tych państwach, które konwencje przyjęły. To jest to rozwiązanie na poziomie międzynarodowym. Tutaj mógłbym skończyć, ale pozwolę sobie jeszcze 2 rzeczy dodać. Jedna to jest zaproszenie. Zaproszenie dla wszystkich państwa od 17 października Ordo Iuris z redakcją 2-miesięcznika Christianitas, z Centrum Edukacyjnym Archidiecezji Warszawskiej rozpoczyna cykl spotkań w prawdzie. To będą co 2 tygodnie odbywające się na ulicy Bema wykłady, które mają rzucać światło na procesy, które rządzą współczesnością. Co stoi za poszczególnymi procesami, które obserwujemy dzisiaj? Założenie jest takie, że to będzie odważny cykl. To będzie cykl, który może być dla wielu osób kontrowersyjny, ale tym bardziej chcemy zaoferować tę wiedzę, ponieważ warto, żebyśmy wszyscy dowiedzieli się jak najwięcej na temat tego, czym jest Marsz przez Instytucje, czym jest Wielka Rewolucja Seksualna XX wieku, kto ją pisał, jakie były jej cele.
Na pierwszym wykładzie profesor Jacek Bartyzel z koreferentem, redaktorem Grzegorzem Górnym będą starali się odpowiedzieć na pytanie, jak nam ukradziono chrześcijańską tożsamość Europy. Co dwa tygodnie kolejne wykłady. Serdecznie zapraszam. Szczególnie się cieszymy z tej współpracy z Kurią Archidiecezji Warszawskiej w sprawie tych wykładów. Te zaproszenia pójdą oczywiście do wszystkich też szkół katolickich i do rodziców we wszystkich szkołach katolickich w Warszawie, ale mamy nadzieję, że to będzie też taki nowy etap w zakresie formacji u nas. No i ostatni element. Wspominałem już o tym, że Ordo Iuris funkcjonuje w sposób w Europie rzadko spotykany. To znaczy wyłącznie w oparciu o wsparcie naszych darczyńców. Nie korzystamy z żadnego wsparcia publicznego, z żadnych dotacji publicznych, z żadnych grantów. Nie korzystamy również z żadnego wsparcia na przykład spółek Skarbu Państwa. Tam wszędzie, gdzie to wsparcie wiązałoby się z jakąkolwiek polityczną zależnością, nie może ono być przez nas przyjęte. Uczymy się tym samym na najlepszych wzorcach think tanków amerykańskich, takich jak Heritage Foundation, Alliance Defending Freedom, Bioethics Defense Fund, które również zapewniają sobie niezależność właśnie budując szerokie środowisko wsparcia przyjaciół i darczyńców. Stąd też pojawił się tutaj logotyp Kręgu Przyjaciół Instytutu Ordo Iuris. To są te osoby, które przystąpiły do Instytutu i są tym naszym środowiskiem bezpośredniego wsparcia. Dzięki ich darowiznom możemy istnieć. A po tych 6 latach w tym roku już stwierdziliśmy ponad wszelką wątpliwość, że Instytut Ordo Iuris jest największym prawniczym think tankiem konserwatywnym w Europie. Pod względem liczby publikacji, pod względem również liczby prawników, ponieważ to jest około 30 prawników, którzy poświęcają cały swój czas na działania Instytutu Ordo Iuris. I to wszystko oczywiście nie byłoby nigdy możliwe, gdyby nie to, że jest grupa naszych przyjaciół, naszych darczyńców, którzy to po prostu umożliwiają. Także bardzo Państwu dziękuję, bo wiem, że tutaj również nasi przyjaciele i darczyńcy są, a wszystkich pozostałych Państwa serdecznie zapraszam do dołączenia do Kręgu Przyjaciół, bo dzięki temu jesteśmy w stanie robić to wszystko, co robimy, a przede wszystkim staramy się to robić w sposób jak najbardziej profesjonalny i szukamy też takich współpracowników zawsze, którzy będą w stanie zaoferować najwyższy poziom akademicki, najwyższy poziom zawodowy, bo jak wiemy doskonale, wystarczy niewielkie potknięcie, żeby zostało ono wykorzystane z całą mocą, żeby uderzyć w nasz autorytet i w naszą możliwość oddziaływania na naszą rzeczywistość. Bardzo dziękuję, przepraszam za drobne przedłużenie i oddaję głos organizatorom. Dziękuję bardzo.